Ze studia TVP Info w Warszawie, ale to, co Państwo widzą na swoich ekranach, to nie Warszawa, to Kraków, a dokładnie ulica Franciszkańska 3 i to słynne okno, okno papieskie i tłumy pielgrzymów, którzy przybyli na Światowe Dni Młodzieży właśnie do Polski, do Krakowa, czekających na te ostatnie słowa papieża Franciszka i mających ogromną nadzieję, że papież Franciszek zechce jednak wyjść, pojawić się w papieskim oknie i zechce do nich przemówić i zarazem pożegnać się z pielgrzymami, bo to już ostatnie chwile, ostatnie godziny pobytu papieża Franciszka w naszym kraju, w Krakowie. Na przy ulicy Franciszkańskiej 3 razem z pielgrzymami czeka na papieża Franciszka również nasz reporter Rafał Stańczyk. Witam cię, Rafale, bardzo serdecznie. Powiedz, czy to już jest pewne, że papież Franciszek, zanim uda się do Tauron Areny w Krakowie, wyjdzie tutaj do pielgrzymów przy Franciszkańskiej 3 i kilka słów do nich powie? No właśnie, wszyscy by chcieli, żeby tak było rzeczywiście. Nadziei jest wciąż mnóstwo, no tylko niestety czasu jest coraz mniej, dlatego że według planu o godzinie 16:30 papież ma opuścić dom arcybiskupów krakowskich, no i stąd wyjechać, więc pytanie, czy znajdzie rzeczywiście chwilę. Zostało jeszcze niecałe 30 minut, a wszyscy mają nadzieję, którzy się tu zebrali, że papież doceni jednak no, ich poświęcenie, bo nie jest tak łatwo czekać na papieża przy Franciszkańskiej 3. No dzisiaj przynajmniej nie było tak łatwo. Po pierwsze było trzeba zedrzeć sobie gardło, skandując Papa Francesco oraz intonując kolejne piosenki. Z drugiej strony też pogoda nie rozpieszczała. Z jednej strony było tu bardzo gorąco, 30 kilka stopni i rzeczywiście żar ulał się z nieba. Ale później przyszła krótka, ale bardzo intensywna burza, która rzeczywiście ostudziła trochę emocje. Część osób zrezygnowała, ale bardzo mała część. Wszyscy po tej burzy, jak się tylko skończyła, jak ostatnie krople deszczu spadły, znowu wrócili przed Franciszkańską 3. No i czekają. Teraz patrzy się w górę, kolejne ciemne chmury zaczyna błyskać i grzmieć. No ale to nie zniechęca kolejnych wiernych. No i tak jak powiedziałem, wiary i nadziei jest wciąż bardzo dużo. No poza tym całkiem niedawno, jakieś nie wiem, 30 minut temu były tu próby sprzętu nagłaśniającego. Przed chwilą pojawiła się tuż obok okna papieskiego kamera, więc wszyscy mają nadzieję, że te drobne znaki jednak zwiastują to, że papież pojawi się. Dlatego, że Franciszkańska to takie magiczne miejsce, gdzie no może w nieoficjalny sposób można, papież może porozmawiać z wiernymi, podzielić się swoimi opiniami, no i skierować słowa do tych ludzi. Ja tu rozmawiałem z wiernymi, pytałem się, dlaczego spędzają tu czasami wiele godzin, bo część osób od już porannych godzin koczowała tu w okolicy Franciszkańskiej 3. No i oni powiedzieli, że to jest trochę tak w życiu, że jedno słowo potrafi rzeczywiście zmienić to życie, być takim drogowskazem. Więc oni czekają, czekają na to, aż papież wyjdzie, no i po raz ostatni pożegna się. No ale zawsze rzeczywiście istnieje taka obawa, że papież może ze względu na to, że to były bardzo męczące dni dla niego, nie znajdzie dla nich czasu. Pytałem się jednej pani, która wczoraj wieczorem spontanicznie podjęła decyzję, że przyjeżdża tu do Krakowa. Zapytałem się, czy no jej taka kobieca intuicja podpowiada, że papież się pojawi, czy raczej nie. Ona odpowiedziała, że dla niej już papież się pojawił. Wielokrotnie powiedział bardzo ważne rzeczy, które ona wzięła sobie do serca. Oczywiście pojawienie się papieża byłoby taką wisienką na torcie, ale jak już zostajemy w tym porównaniu kulinarnym, to wisienka wisienką, ale ten tort duchowy jest tworzony już od 5 dni. No i rzeczywiście warto teraz zastanowić się ponownie nad słowami papieża, nad tymi wieloma apelami, które padły, czy na Błoniach Krakowskich, czy w Brzegach, i zastanowić się nad tym, jak możemy te słowa rzeczywiście wpleść w nasze życie, tak by było ono lepsze. A patrzę teraz na zegarek, no rzeczywiście zostało 20 kilka minut, no ale cóż, ludzie są, śpiewają i cały czas mają wielką nadzieję, że papież pojawi się przy Franciszkańskiej 3 i po raz ostatni będą mogli zobaczyć papieża Franciszka. To Rafał Stańczyk, który przekazuje Państwu to wszystko, co dzieje się przy ulicy Franciszkańskiej 3 w Krakowie. I jak Państwo słyszą, była już próba nagłośnienia, próba mikrofonu. Pojawiła się również przed papieskim oknem kamera. Zatem może to świadczyć o tym, że papież Franciszek jednak przemówi do zgromadzonych pielgrzymów.
A ten każdy najdroższy, najdrobniejszy szczegół, nawet delikatny ruch firanki, zasłony w papieskim oknie wywołuje ogromną radość, ogromny aplauz wśród pielgrzymów. Jak tylko oczywiście papież po oknie papieskim przy ulicy Franciszkańskiej 3 się pojawi, oczywiście natychmiast się tam przeniesiemy, ale tak jak już wspomniał Rafał, o godzinie 16:30 planowany jest przejazd papieża Franciszka właśnie z domu arcybiskupów krakowskich z ulicy Franciszkańskiej 3 do Tauron Areny w Krakowie. Tam papież Franciszek ma się spotkać z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży i z organizatorami. Na miejscu jest obecny również nasz reporter Jan Piotrowski. Dzień dobry, witam cię Janku. Powiedz, jaki jest plan tych ostatnich godzin już papieża Franciszka w Polsce? Dzień dobry. No, takim ostatnim punktem na mapie wizyty papieża będzie Tauron Arena w Krakowie, u progu której jestem w tej chwili. W tym miejscu zgromadzi się, proszę Państwa, kilkanaście tysięcy młodych wolontariuszy. To są ci ludzie w niebieskich koszulkach, chociaż niektórzy już je zdjęli, bo przecież musieli tutaj w nich być przez cały wyjazd z wielką literą V na plecach. Cały czas kolejni starają się tutaj wejść. Jest bardzo trudna do przejścia kontrola, ponieważ służby, które dbają tutaj o bezpieczeństwo wszystkich na miejscu w Tauron Arenie, bardzo pieczołowicie sprawdzają każdy najdrobniejszy szczegół w plecakach tych młodych ludzi. I nawet kiedy muszą coś zostawić, coś czego nie można wnieść ze względów bezpieczeństwa, to wcale ich to nie smuci, bo nie mogą się już doczekać tego spotkania z papieżem, na którym najprawdopodobniej Ojciec Święty im podziękuje za ich wkład w Światowe Dni Młodzieży, a to jest wkład niemały, bo proszę sobie wyobrazić, że kilkanaście tysięcy tych młodych ludzi tutaj nie bawiło się tak jak ich rówieśnicy. Oni tutaj po prostu ciężko pracowali, organizując to wszystko, co też Państwo mieli okazję oglądać w relacjach TVP Info. Ja już rozmawiałem z kilkoma młodymi ludźmi, którzy byli zaangażowani w wolontariat podczas Światowych Dni Młodzieży, ale jeszcze z kilkorgiem chciałbym porozmawiać, z Państwa udziałem również. To jest Alvin, którego poznałem wcześniej. Hello, Alvin. Hello. Alvin jest z Indii, no i jestem ciekaw, ile miał pracy tutaj podczas Światowych Dni Młodzieży w Polsce. What were you doing here as a volunteer? As a volunteer, we were helping to arrange the security of the people in the sectors in Bologna and in Campus Misericordia, Lagavenniki. Yeah, that was what we were supposed to do. And there were many tasks for us, for registration, to help in the registration of the people, to welcome the pilgrims from the airport and from railway stations, to guide them to where they live. Yeah, that's what we're doing. Alvin był, proszę Państwa, w Indiach, przepraszam, jest z Indii, był w Brzegach, w Campus Misericordia. Tam pomagał pielgrzymom zorganizować wszystko na miejscu. Witał też, kierował ludzi w odpowiednie miejsca, pomagał przy zabezpieczeniu tych wydarzeń w ciągu ostatnich dni, w ciągu papieskiej wizyty u młodzieży właśnie w Brzegach, w tym ogromnym przedsięwzięciu brał udział. Was it a hard job? And why did you decide to become a volunteer? I always wanted to be a part of something than just to be to see something. I want to be a part, to take part and to give my skills that God has given me and my power and energy to help people who are coming here and to work for God. And that's why I chose to be a volunteer. I wanted to be involved, get to know people more, work together. And it was a bit hard job. We had no sleep. We were sleeping on the stadiums together, the volunteers. It was kind of hard, but we really enjoyed it. We were like a family. Everyone was together. Mimo że, proszę Państwa, trzeba było spać w trudnych warunkach, bo właśnie o trudy tej pracy wolontariusza zapytałem, to jak mówi Alvin, było warto ze względu na to chociażby, że przecież taka praca to jest też praca dla innych ludzi, a więc wykorzystanie talentów danych przez Boga, tak powiedział Alvin. Zapytam więc jeszcze o to, czy w związku z tym, że Światowe Dni Młodzieży to impreza cykliczna i już za 3 lata odbędą się w zupełnie innym regionie świata, równie dalekim od jego ojczyzny. Ciekawy jestem, czy pojedzie. So, are you planning to take part in World Youth Days in 3 years in Panama? Sure. I'm really looking forward for it. It's a long way drive from India. I will start saving now for the
amount I have to go take for the flight ticket, and I will be preparing from now on spiritually, and it's really looking forward for it. Thank you very much. No, oczywiście, odpowiedział Alvin na moje pytanie o to, czy weźmie udział za 3 lata w Światowych Dniach Młodzieży. Co więcej, powiedział, że już teraz zacznie odkładać pieniądze, dzięki czemu będzie miał je na bilet i zacznie się też, co niezmiernie ważne, przygotowywać duchowo do tego wydarzenia. Kolejne Światowe Dni Młodzieży w Panamie, wówczas też, tak jak i tutaj w Polsce, z całą pewnością takich młodych ludzi przyjedzie wielu. Na koniec jeszcze garść liczb w związku z tym, że oczywiście wolontariuszami byli i obcokrajowcy, i Polacy, to jednak ci drudzy byli w większości. 15 tysięcy młodych Polaków zgłosiło się jako wolontariuszy, by pomagać w organizacji tego ogromnego wydarzenia. Natomiast 4 tysiące to byli ludzie z zagranicy, ze wszystkich krajów, przepraszam, dokładnie z 67 krajów świata. Jeśli dobrze pamiętam, przyjechali ci, którzy zostali wolontariuszami podczas Światowych Dni Młodzieży i już za chwilę, bo około 16:45 papież przyjedzie tutaj i w Tauron Arenie w Krakowie. Podziękuję im, ale też darczyńcom i wszystkim tym, którzy byli zaangażowani w organizację tej wielkiej imprezy. Później zaś stąd uda się już na lotnisko w Balicach. Tauron Arena w Krakowie i Jan Piotrowski. Janku, bardzo dziękuję Ci za te informacje i te szczegółowe plany, jeśli chodzi o wizytę papieża Franciszka w Tauron Arenie w Krakowie. Ta planowana jest o godzinie 17:00. Wtedy właśnie papież Franciszek spotka się z organizatorami i wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, a potem będzie powoli zmierzał w kierunku podwarszawskiego lotniska Balice. Stamtąd papież Franciszek podkrakowskiego, bardzo przepraszam, lotniska Balice. Stamtąd papież Franciszek odleci do Rzymu. Ten samolot, z którym będzie podróżował papież Franciszek z Polski do Rzymu, jest już na lotnisku podkrakowskim, lotnisku w Balicach. On wylądował kilkanaście minut po godzinie 15, a zatem niecałą godzinę temu. Lot z warszawskiego lotniska Chopina do Krakowa trwał mniej więcej pół godziny, zatem bardzo szybko ten Dreamliner Polskich Linii Lotniczych, Dreamliner 787, przemieścił się z Warszawy do Krakowa. O godzinie 18:15 przewidziane jest uroczyste pożegnanie papieża Franciszka na lotnisku w podkrakowskich Balicach. To będzie pożegnanie państwowe, które będzie miało charakter państwowy, wojskowy papieża Franciszka, tak jak kilka dni temu witał prezydent Andrzej Duda z małżonką, tak też teraz papieża Franciszka również będzie żegnał prezydent. Ma być również na lotnisku obecna premier Beata Szydło. Są też już pielgrzymi, którzy chcą po raz ostatni zobaczyć jeszcze papieża Franciszka, a już teraz słyszymy wielki aplauz. To, co państwo słyszą, to są głosy pielgrzymów, głosy tych ludzi, którzy zgromadzili się przy ulicy Franciszkańskiej 3, czyli przed domem arcybiskupów krakowskich, gdzie mieszkał przez te dni, Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, papież Franciszek. Ci ludzie, ci pielgrzymi mają ogromną nadzieję, że papież Franciszek będzie chciał jeszcze raz stanąć się w oknie i przemówić do nich chociaż w kilku słowach. Oni czekają tutaj od rana. Te pierwsze osoby przy ulicy Franciszkańskiej 3 pojawiły się już w godzinach porannych. Jak relacjonował nasz reporter na pytanie, dlaczego pojawili się tutaj tak wcześnie, to mówili, że skorzystali z okazji z tego, że większość pielgrzymów udała się w kierunku brzegów, by tam uczestniczyć we mszy świętej z papieżem Franciszkiem, dlatego oni wykorzystali ten moment. Szanowni Państwo, papież Franciszek, przenieśmy się na Franciszkańską 3. Muchas gracias por esta compañía, por este acercarse a despedirme. Przyszedł, aby się ze mną pożegnać. Muchas gracias.
Bardzo dziękuję. Muchas gracias por la calurosa acogida. I dziękuję również za to gorące przyjęcie, z którym spotkałem się w ciągu ostatnich dni. Y ahora, a teraz, antes de irme, zanim odjadę, chciałbym udzielić błogosławieństwa. Ale również chcę prosić was o to, abyście nie zapomnieli modlić się za mnie. Pomódlmy się razem do Matki Boskiej, każdy w swoim własnym języku. Zdrowaś Mario. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. До видения! Franciszek nie zawiódł zgromadzonych wiernych. Po raz ostatni pojawił się, po raz ostatni podczas tej wizyty w Polsce pojawił się w papieskim oknie przy ulicy Franciszkańskiej 3 w domu arcybiskupów krakowskich. Pobłogosławił zgromadzonych tam wiernych, a wspólnie odmówił razem z pielgrzymami modlitwę Zdrowaś Maryjo. Powiedział, żeby każdy z pielgrzymów modlił się we własnym języku i powiedział to, o co prosi zawsze podczas każdego wystąpienia, podczas każdego przemówienia, każdej homilii. Powiedział i poprosił wszystkich zgromadzonych pielgrzymów, aby nie zapominali modlić się za niego, aby nie zapominali się modlić się za papieża Franciszka, o jego zdrowie. A zatem Franciszkańska 3 już za chwilę, dokładnie o 16:30 według planu. Papież Franciszek powinien opuścić dom arcybiskupów w Krakowie i udać się do Tauron Areny, również w Krakowie. Tam ostatni punkt wizyty papieża w Polsce, czyli spotkanie z wolontariuszami, z organizatorami Światowych Dni Młodzieży. Potem papież uda się na podkrakowskie lotnisko w Balicach. Stamtąd odleci do Rzymu, a dziś rano przed godziną 10 papież w Brzegach odprawił mszę posłania. Posłuchajmy, co wtedy mówił. Proszę.